Prawda o człowieku jest unikatem, że on ma tylko początek, a nie ma kresu. A co to znaczy posiadać rozum? To znaczy mieć zdolność poznania całej rzeczywistości. Harmonia jego natury i łaski, którą otrzymuje od Boga, staje się takim cudem, że życie ludzkie można tylko porównać do najcudowniejszej symfonii muzycznej czy opery, ale to takiej, której żaden najwspanialszy, najwybitniejszy kompozytor muzyczny jeszcze nigdy nie sformułował. Szczęść Boże! Szczęść Boże, Pani redaktor i wszystkim Państwu. Księdza profesora Tadeusza Guza przedstawiać nie trzeba, a rozmawiać dziś będziemy o tym, co jest sercem cywilizacji łacińskiej. Proszę księdza, często posługujemy się słowem cywilizacja, cywilizacja łacińska. A co dokładnie to znaczy? Co jest sercem tej cywilizacji? Starożytność grecko-rzymska, wyartykułowana nauką i całą wielką kulturą, a także i cesarstwem rzymskim, to jest bardzo ważna rzeczywistość dla zrozumienia szeroko pojętej cywilizacji i kultury łacińskiej, atlantyckiej czy kultury Europy. I oczywiście nabudowana na starożytnej nauce greckiej i rzymskiej, greckiej nauce, czyli filozofii i rzymskim prawie, bo Rzymianie właściwie głównie skoncentrowali się, jeśli chodzi o naukę czy tworzenie swojego codziennego życia, na poznaniu i opanowaniu prawa. Stąd też mówi się o tym, że tak jak starożytna Grecja jest kolebką nauki, tak starożytny Rzym jest kolebką prawa. A do tego dochodzi ten rys taki nadprzyrodzony, czyli właśnie tutaj kwestia objawienia się jedynego, prawdziwego Boga, zarówno w Starym Testamencie, czyli w czasie tego starego przymierza Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego, wówczas z narodem wybranym Izraela, a później tego objawienia Starego Testamentu dopełnionego, wydoskonalonego do całej pełni w osobie odwiecznej Syna Bożego, który w pełni czasów stał się prawdziwym człowiekiem, czyli przyjął naturę ludzką. Jakbyśmy to spróbowali powiedzieć prościej, czyli możemy powiedzieć, że sercem cywilizacji łacińskiej jest grecka kultura, rzymskie prawo i religia, chrześcijaństwo zbudowane na judaizmie? A jeszcze dokładniej właśnie objawiona wiara święta w epoce Starego Testamentu, w wierze tej biblijnej, judaistycznej, żydowskiej i później oczywiście w wierze wydoskonalonej, poszerzonej o całe przestrzenie prawdy, a mianowicie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest ta pełnia objawienia, w której jest zawarte zarówno objawienie Starego Testamentu, jak też i to nowum, które Chrystus Pan przyniósł na ziemię. Czyli znów sprowadzając to do punktów, grecka filozofia, sztuka, rzymskie prawo i katolicyzm, bo jeżeli objawienie, to także tradycja. Tak, owszem, że zarówno tradycja Kościoła, który założył i zbudował na kolegium apostołów na czele ze świętym Piotrem Apostołem
Pan Jezus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek w jednej swojej odwiecznej osobie Syna Bożego, Syna Boga Ojca. I właśnie tutaj mamy ten cud w cywilizacji łacińskiej, jedynej w całych dziejach świata, a mianowicie jest to cud syntezy z jednej strony natury, czyli tego wszystkiego, co człowieka stanowi, na przykład w jego sferze ducha, czyli jego duchowy rozum, duchowa pamięć i duchowa wolna wola oraz świat duszy, który jest nieco płytszy, aniżeli ten ścisły duch. I dlatego używamy pojęć zarówno w filozofii greckiej, jak też i w Piśmie Świętym, pojęć w odniesieniu do człowieka i naszej natury, duch, dusza i ciało. I oczywiście, że każdy człowiek jako człowiek jest osobą, czyli ten podmiot, który rozporządza naszą naturą ludzką, nazywa się osobą ludzką. A z drugiej strony właśnie ten nadprzyrodzony wymiar naszego bytowania jako ochrzczonego oznacza, że nasz umysł jest dodatkowo obdarzony łaską wiary, nasza pamięć jest dodatkowo obdarzona łaską nadziei i nasza wolna wola jest dodatkowo obdarzona łaską miłości Bożej, które są wlewane w naszą naturę. I to jest to samo serce, jak pani redaktor pięknie powiedziała na samym początku naszej rozmowy, samo serce tego świata, z którego Polska od ponad 1000 lat wyrasta. Czyli cywilizacja łacińska zwraca uwagę na to, że człowiek to człowiek jako istota fizyczna, jako istota psychiczna i jako istota duchowa. Tak, tak, dokładnie tak. I podmiotem tej istoty jest nasza osoba. Każdy człowiek jako człowiek, każdy anioł jako anioł, analogicznie do naszego Pana Boga jako kreatora naszej bytowości, jest osobą. To jest to także nowum tego objawienia, które dokonało się w Jezusie z Nazaretu. Osoba w tym znaczeniu, w jakim ksiądz profesor je używa, to znaczenie filozoficzne. Jak najprościej je zdefiniować? Najprościej zdefiniować jest osobę, że jest to nasza podmiotowość. Że jest to coś, co rozporządza naszą naturą. Bo proszę zauważyć, starożytni Grecy czy starożytni Rzymianie, oni pojmowali człowieka jako naturę. Czyli rozpoznanie, że człowiek jest duchem, duszą i ciałem, to było dla starożytnych Greków, tak dalece rozpoznano naszą podmiotowość. A okazuje się, że skoro objawia się ktoś, komu na imię Emmanuel, czyli Bóg z nami, ale objawia się w postaci ludzkiej, czyli Jezus z Nazaretu. I wtedy pamiętamy, że trwały kilkuwiekowe debaty i to jakie, do tego stopnia, że święty Atanazy, który pochodził z Aleksandrii i w Aleksandrii był jeden z najważniejszych ośrodków intelektualnych ówczesnego świata, czyli Cesarstwa Rzymskiego, i święty Atanazy, właśnie on skupił się na tym, żeby przedłożyć Kościołowi na tamtym etapie dziejów, czyli w IV wieku po Chrystusie, wyjaśnienie tego, jak to jest możliwe, że Pan Bóg jest jeden, czyli prawdą jest to, co Pan Bóg objawił o sobie na łamach ksiąg Starego Testamentu, że jest jeden, ale jak zrozumieć tę jedność Boga odwieczną, skoro w pełni czasów
mamy do czynienia z objawieniem się Jego Syna. Tak. Czy odwiecznego również. I tutaj chodziło świętemu Atanazemu o to, żeby pokazać, że Pan Bóg jest jeden, ponieważ posiada jedną boskość, a boskość nazywamy inaczej naturą lub substancją boską. To są takie pojęcia filozoficzne. Jeżeli użyję pojęcia substancji, to chodzi naukom filozoficznym o to, żeby powiedzieć, że to jest byt w sobie, że on nie jest w innej bytowości, czyli nie jest uzależniony, tak jak Pan Bóg, od kogokolwiek, czyli jest w absolutnym tego słowa znaczeniu w sobie, czyli ma rację swojego bytu w sobie. I teraz właśnie co się okazuje? I jak teraz zrozumieć Pana Boga? Właśnie w świetle objawienia w Panu Jezusie Chrystusie, czyli w Nowym Testamencie. Skoro w dalszym ciągu prawdą pozostaje to, że Pan Bóg jest jeden, tak. I o tym świadczą słowa Jezusa, Ojciec i ja jesteśmy jedno. A zatem Pan Jezus naucza tej podstawowej prawdy, której docieka nasz ludzki rozum, że Bóg jest jeden. Dlaczego? Bo jedna i ta sama boskość jest w osobie Boga Ojca, w osobie Syna Bożego i w osobie Ducha Świętego. I święty Atanazy wszedł właściwie na heroiczną drogę białego męczeństwa, ponieważ był pięciokrotnie wypędzany ze swojej stolicy biskupiej w rodzinnym mieście w Aleksandrii, gdzie miał katedrę biskupią i gdzie przewodniczył ludowi Bożemu na drodze do Boga. Pięciokrotnie intrygowano przeciwko świętemu Atanazemu, biskupowi Aleksandrii. Dlaczego? Ponieważ wówczas panował bardzo silny taki nurt heretycki nazwany arianizmem, który twierdził, że Jezus z Nazaretu nie jest żadnym Bogiem. On jest tylko człowiekiem, takim samym jak każdy z nas. Może nieco doskonalszym moralnie, ale w Jezusie z Nazaretu nie ma odwiecznej boskości. A jeśli jest, to jest w taki sam sposób, jak i w każdym z nas. I to jest herezja arianizmu. I wtedy zaistniała ze strony Kościoła potrzeba wyjaśnienia tego. Bezsprzecznie. I tą postacią w dziejach Kościoła, która zasłużyła się najbardziej w wyjaśnieniu tego zagadnienia, wówczas pierwszego zagadnienia w ówczesnych pokoleniach, czyli IV wiek, około 320-25 rok po Chrystusie, i święty Atanazy jednoznacznie używa takiego pojęcia. Równy co do substancji Bogu Ojcu, czyli równy co do boskości. Tak to tłumaczymy język nauki na jakby na nasze takie tak, powszechne. Bardzo rozumienie. Wdzięczna jestem księdzu właśnie za to tłumaczenie, bo rzeczywiście potrzebujemy takiego wyjaśniania dogłębnego i prostego, żeby zrozumieć te niełatwe nauki. Tak, oczywiście. I tutaj, jeśli chcielibyśmy tak w bardzo krótkim, wręcz telegraficznym sensie wyjaśnić to sedno, fundament czy serce cywilizacji, z której wyrasta Polska rzymskokatolicka, Polska ochrzczona, to właśnie to na tym polega, że na płaszczyźnie rozumu przecież każdy człowiek jako człowiek posiada rozum. A co to znaczy posiadać rozum? To znaczy mieć zdolność poznania całej rzeczywistości. Rozum to jest władza poznawcza. Czyli jeżeli napotykam panią redaktor, to poznaję jako człowieka, jako kogoś, kto myśli, kogoś, kto jest wolny, kogoś, kto jest podmiotem osobowym,
I od razu odróżniam poprzez to, że mam rozum, a rozum posiada także zdolność odróżniania jednej bytowości od drugiej. Mm-hmm. Czyli nie mogę powiedzieć, że pani redaktor jest filiżanką, albo tak jak często ewolucjoniści w naszych czasach mówią, po Karolu Darwinie, że człowiek to jest zwierzęciem, albo zwierzę jest człowiekiem, jak mówią dzisiaj zieloni komuniści. Nic z tego. Dlaczego? Bo już starożytna nauka grecka powiedziała, jeżeli coś jest substancją, to może być tylko jedną. Nie można być niejako dwiema substancjami w jednym. I tutaj właśnie to jest coś przepięknego, że nauka i to ta starożytna właśnie ukazuje nam to, jak rozum pracuje, wedle jakich zasad. Na przykład jedną z naczelnych zasad dla naszego rozumu jest to tak zwana zasada bytu, czyli rzeczywistości. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli poznaję tę rzeczywistość, którą jest filiżanka, to jeżeli ja mam właściwe poznanie, czyli jeżeli mój rozum działa właściwie, to o tej bytowości każdy myślący człowiek może powiedzieć, to jest filiżanka. Tak jak ja poznaję tę bytowość, że to jest filiżanka. I tak jest z człowiekiem, i tak jest z zwierzęciem, i tak jest z rośliną, i tak jest z Panem Bogiem. Że tutaj rozum w sferze poznania rzeczywistości jest taką potęgą, że dosięga istnienie prawdziwego Boga. Czyli na przykład to, że mogę się urodzić w takiej czy w innej wierze, to jest jedna rzecz, czy w takiej czy w innej religii, czy w takim czy w innym narodzie, czy kontynencie, to jest jedna rzecz. Ale w momencie, kiedy dochodzę do takiego dojrzałego używania rozumu, kiedy rozpoznaję, że to jest człowiek, to jest filiżanka, to jest stół, to jest kamera, to jest zwierzę, to wtedy człowiek, taki dojrzewający w swoim umyśle, odkrywa istnienie prawdziwego Boga. Nawet jeżeli człowiek, który nie jest ochrzczony, na przykład nie może dookreślić jego imienia, ale ta pewność jego umysłu, że istnieje prawdziwy Bóg, to jest po prostu niekwestionowalna. Każdy człowiek jako człowiek ma tę zdolność, o ile chce. Tutaj pokazujemy naturalny sposób dochodzenia do prawdy także o istnieniu Boga. Tak, to jest ten mój wysiłek na płaszczyźnie rozumu, który ja muszę włożyć. I dlatego człowiek światły inwestuje w naukę, bo nauka to jest takie rozwijanie mojego intelektu, jak dalece ja potrafię to uczynić własnymi siłami. Ale teraz właśnie to, co stanowi to piękno, głębię cywilizacji łacińskiej, że właśnie ona w Jezusie Chrystusie otwarła się na to bogactwo prawdy, ale prawdy objawionej, co my nazywamy wiarą objawioną przez Chrystusa. I to jest jedna święta katolicka i apostolska wiara, którą Chrystus nam daruje wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. Ponieważ w działaniu wszystkie trzy osoby boskie zawsze są zjednoczone. Bo skoro w Chrystusie jako Synu Bożym jest ta sama boskość, która jest w Bogu Ojcu i która jest w Bogu Duchu Świętym, to znaczy, że jeżeli działa Syn Boży jako Bóg, to działa również i Ojciec, i Duch Święty. Jeżeli działa Bóg Ojciec, to działa również Syn Boży i Duch Święty. Jeżeli działa Duch Święty, to działa również Syn Boży i Bóg Ojciec. Więc dlaczego? A to dlatego, że
o tym decyduje ta natura boska, która jest w każdej z trzech odrębnych osób boskich, ale zjednoczonych w jednej boskości. I właśnie świat wiary to jest świat tej prawdy, do której ja sam moim wysiłkiem rozumu nie dochodzę. Ja tych prawd, które nazywamy prawdami wiary, moją naturą umysłu nie osiągam. One są mi podarowane jako wiara. Księże profesorze, zaczęliśmy od serca serca, tak bym powiedziała, od tej istoty takiej najważniejszej cywilizacji łacińskiej. Ale u podstaw tej istoty leżą też pojęcia z filozofii greckiej. Prawda, dobro, piękno. Tak. Warto pewnie by było te pojęcia też wyjaśnić, żebyśmy jeszcze bardziej zrozumieli to, o czym ksiądz profesor teraz mówił. I prawda w najpierwotniejszym tego słowa znaczeniu, czyli veritas, oznacza rzeczywistość. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jeżeli powiem o pani redaktor, to mówię, pani redaktor jest prawdą. A dlaczego pani redaktor jest prawdą? Bo istnieje, bo jest faktem. Czy podobnie z filiżanką, czy z innymi rzeczami. I to jest właśnie takie realistyczne podejście, mówimy, czyli prawda odsłania się przed człowiekiem poznającym tu, gdzie ona jest. Prawdą jest to, co jest. Jest to, co jest. Najpierwotniejsze znaczenie prawdy. Bo jeżeli ktoś wychodzi od tego, że prawda jest w moim umyśle. Tak, owszem. Jeżeli ja dokonuję poznania tej rzeczywistości, to wtedy mówimy o prawdzie w sensie logicznym, czyli o tej prawdzie, która istnieje w moim umyśle, że jeżeli poznałem panią redaktor, to pani redaktor w sensie bytowym, faktycznym, to jest sama w sobie jako ta oto osoba, ale w sensie logicznym prawda o pani redaktor jest w moim umyśle, o ile mój umysł poznaje panią redaktor. Czyli, ale prawda w sensie logicznym, jak rozumiemy, to jest coś wtórnego. Dlatego, że mój umysł nie dysponowałby, nie miałby i tak długo nie ma dostępu do prawdy w sensie bytowym, jak długo człowiek, jako istota myśląca, poznająca, nie napotyka tej rzeczywistości, którą poznaje. A zatem proszę zobaczyć, jakie to jest znowu coś fenomenalnego, że prawda bytowa nie zależy ode mnie. Ja ją napotykam. Tak jak napotykam panią redaktor, tak jak napotykam filiżankę, tak jak napotykam kamerę i następnego człowieka, i mojego sąsiada, przyjaciela, przełożonego. Czyli ona jest nam dana, ona jest obiektywna, ona jest zewnętrzna. Kobieta jest kobietą, mężczyzna jest mężczyzną, to jest niezmienne. Niezmienne. A dlaczego niezmienne? Dlatego, że prawda bytowa o kosmosie ostatecznie pochodzi od kogoś, kto jest absolutną prawdą. Czyli kto jest bytowością w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Jak starożytna nauka nazwała rzeczywistość Boga, że to jest sama rzeczywistość, sam byt. Czyli po prostu to jest takie życie, to właśnie Arystoteles użył tego pojęcia w stosunku do bytu Boga, że życie Boga jest życiem najdoskonalszym. Że jest samą doskonałością i nie ma w niej żadnego braku, czyli czegoś, co trzeba, czy należałoby wydoskonalić.
bo wtedy Pan Bóg nie byłby Bogiem. I to już jest poznanie pogańskiego umysłu, czyli nieochrzczonego. A cóż należałoby powiedzieć o umysłach chrześcijan, czyli o umysłach reprezentujących nasz zachodni świat, Europę, kolebkę Kościoła, kolebkę nauki, właśnie jako spadkobierców także starożytnej filozofii greckiej i tradycji prawa rzymskiego i polityki rzymskiej, cesarstwa rzymskiego, wielkiej kultury. W wielu obszarach, nawet przez nasze pokolenia, niedoścignionej. I właśnie jeżeli patrzymy na rzeczywistość, czy poznanie tej rzeczywistości z pozycji wiary świętej, katolickiej i apostolskiej, która rozszerza nam nasze poznanie naturalne, rozumowe, na przykład w odniesieniu do człowieka. I tutaj mówimy, że prawda o człowieku jest unikatem. Że on ma tylko początek, a nie ma kresu. Dlaczego? Bo Bogu, Kreatorowi, podobało się, żeby taki byt jak człowiek, żeby go stworzyć, zapoczątkować jego istnienie, ale powołać go do wiekuistej nieśmiertelności. Coś tak fenomenalnego, taka perspektywa istnienia, że jeżeli człowiek tylko na chwilę się zatrzyma, żeby pokontemplować tę prawdę o naszym życiu, o życiu każdego człowieka, że życie twoje się rozpoczęło, ale się nie kończy. Ale się nie kończy. Bo dlaczego? Tak zostało pomyślane przez odwieczny rozum boski, w odwiecznym planie. I tak został człowiek w czasie powołany do istnienia, jako ten oto, już w realu, czyli konkretnie, faktycznie. I właśnie stąd człowiek, który przychodzi na świat jako kobieta, czy przychodzi jako mężczyzna, jego płciowości na przykład, czy jego tożsamości, żadne manipulacje, żaden transseksualizm, czyli na przykład transplantacja organów płciowych, czy innych organów, nie zmienia. Ponieważ on jest ten oto. W swej istocie. W swej istocie, w swej tożsamości. I to się wyraża w kodzie genetycznym, którego nie można zmanipulować, czyli na przykład jakkolwiek jest mechanicznie możliwe przeszczepienie organów płci drugiej, to przeszczep organów płciowych nie oznacza zmiany płciowości i zmiany tożsamości człowieka, ponieważ ona jest określona przez Boga Stwórcę, a to, co Pan Bóg jako Stwórca rezerwuje dla siebie, że On o tym decyduje, to jest niezmienialne przez nawet najprecyzyjniejsze manipulacje, czy na kodzie genetycznym człowieka, czy na człowieku jako człowieku, czy w sferze jego ciała, czy w sferze jego ducha. Omówiliśmy pojęcie prawdy. Z tych podstawowych pojęć zostało nam jeszcze pojęcie dobra i pojęcie piękna. Pojęcie dobra to mamy ponownie w takich dwóch znaczeniach naczelnych. Z jednej strony mówimy o dobru w sensie bytowym, czyli innymi słowy znowu, tak jak mówimy o prawdzie bytowej, że to, co jest, jest prawdą. A dlaczego jest prawdą? Bo jest. A dlaczego jest? Ponieważ zostało pomyślane przez odwieczny rozum boski, który jest absolutną prawdą. I mamy domknięcie wyjaśnień. Analogicznie jest z pojęciem dobra, że to, co jest, jest dobre. I stworzył Bóg świat i wszystko było dobre? Tak jest. A dlaczego każdy byt jako byt, czyli człowiek, anioł, zwierzę, roślina, kamień, planeta, galaktyka, dlaczego to, co jest dobre?
A to dlatego, że u podstaw jego zaistnienia stoi byt boski, kreatora, który jest absolutnym dobrem. A co to znaczy, że Bóg jest dobry? To znaczy, że Bóg jest miłością. Że Bóg chce wiecznie swojego bytu. Bo chcenie bytu nazywa się dobrem. I to w sensie bytowym, ponieważ każdy chce bytu, na przykład każdy chce być człowiekiem, chce człowieka, czy na przykład każdy potrzebuje filiżanki albo szklanki, żeby się godnie jako człowiek napić. A zatem, ale dlaczego my mówimy, że rzeczywistość jest dobra? A to dlatego, że ona pochodzi od dobra absolutnego. Pan Bóg jako Stwórca jest dobrem absolutnym, czyli jest pełnią dobra, że Jego wolność jest jednocześnie wiecznym dobrem, wieczną miłością. Ale mówimy też o dobru nie tylko w sensie bytowym, czyli że to, co jest, jest dobrem, ale też mówimy o dobru w sensie moralnym czy prawdomoralnym. A co to oznacza? To oznacza, że moją postawę całą z myślą, słowem, uczynkiem, gestem ustawiam w relacji do otaczającej mnie rzeczywistości i chodzi o to, żeby moja wolna wola chciała rzeczywistości w takim porządku i ładzie, jak ją powołał do istnienia Bóg, który jest najwyższym, bo absolutnym dobrem. Absolutną Czyli, miłością. Żeby moje pragnienia i moje działanie były zgodne z wolą Bożą. Tak jest. A gdzie Pan Bóg wpisał swoją wolę? W byt. To znaczy, przykład. Jeżeli napotykam panią redaktor, to moja relacja do pani redaktor, jeżeli chcę, żebym był moralnie człowiekiem prawym, to ma być dokładnie taka, jaką chcę mieć on, który jest Bogiem i który jest absolutnym dobrem. Że to Pan Bóg określa jako dobro absolutne, kształt i stanowi miarę dobra. Jest kryterium dobra. Czyli co to znaczy? To oznacza, że faktycznie tylko w przyjęciu Pana Boga jako dobrego, wiecznie dobrego, tylko wtedy uczę się jako człowiek, co to znaczy być dobrym. Bo uczenie się bycia dobrym oznacza, że uczę się tego, jaki Pan Bóg ma stosunek, jak użyliśmy przykładu tego pięknego, wspaniałego osoby, pani redaktor, że na każdym kroku, w stosunku do każdego człowieka, w stosunku do każdej rzeczy, człowiek powinien się ustawić w takim ładzie, który określił sam wiecznie dobry, boski Stwórca. I oczywiście, że to jest mój wysiłek natury, ale żebym był przed obliczem Bożym dobrym człowiekiem, potrzebuję łaski. I jakiej łaski potrzebuję, żeby być w mojej wolności dobrym? Łaski boskiej miłości. Bo co to znaczy być dobrym? W tym wymiarze najgłębszym oznacza, że trzeba się nauczyć i żyć miłością. Bo miłość jest szczytem prawości. Aż narzuca się pytanie, jak zatem rozumieć miłość? We współczesnym świecie miłość często wiąże się z pobłażaniem, z niestawianiem wymagań,
Czym jest miłość w cywilizacji łacińskiej? Tak, to jest wyśmienite pytanie. Miłość jest takim uszanowaniem Boga, jeżeli mówimy o miłości do Boga, na jaki szacunek Bóg jako odwieczna miłość zasługuje. Tak jak miłość do drugiego człowieka oznacza coś podobnego, że tylko ten nauczył się miłować drugiego, na jaki to szacunek i dobro, i życzliwość, i serdeczność zasłużył drugi człowiek. I tego nie nauczę się ani sam ze siebie, czyli jeżeli siebie bym uczynił miarą miłości, czyli miarą dobra, nigdy bym nie stał się przed Bogiem dobrym. Tak jak gdybym uczynił drugiego człowieka miarą miłości, nigdy bym się nie nauczył bycia dobrym. Dlaczego? Dlatego, że absolutną miarą dobra, absolutną miarą miłości jest Pan Bóg jako odwieczne dobro. To dochodzimy, tak przypuszczam, do przykazania miłości nieprzyjaciół. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak. Zarówno przyjaciół, jak też i nieprzyjaciół, nie potrafimy miłować doskonale tylko własnymi naturalnymi siłami naszej wolnej woli, czyli naszej wolności. My nikogo, ani siebie, nie potrafimy w sposób naturalny do końca umiłować. I tak jak tego sobie życzy Bóg, ani drugiego człowieka nie potrafimy do końca umiłować, nawet żeby był naszą najbliższą osobą, matką, ojcem, żoną, mężem, dzieckiem. Jeżeli nie dopomoże nam w tym Pan Bóg i oczywiście także nieprzyjaciela, tak długo nie potrafimy umiłować, jak życzy sobie tego Pan Jezus, jako objawienie odwiecznej miłości boskiej, jak długo nie sam Bóg nie wleje w naszą wolność swojej miłości i swojego dobra boskiego, żebyśmy mieli je do dyspozycji w poszczególnych aktach i całych stałych postawach miłości, które nazywamy cnotami. W tym kontekście powtórzę jeszcze raz pytanie. Czym jest miłość w tym aspekcie w stosunku na przykład do dzieci, do współpracowników, do młodzieży? Czy miłość to także stawianie wymagań? Bezsprzecznie. Dlaczego? Dlatego, że skoro miłość definiujemy jako pragnienie tego dobra dla drugiego, które chce mu podarować sam Bóg jako odwieczna miłość, to znaczy, że my tak długo nie zrealizujemy naszego bycia dobrym względem bliźnich, nawet tych przyjacielskich, nawet tych najbliższych, nawet tych, którym najwięcej zawdzięczamy, jak rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, przełożonym, jak długo nasza wolność i nasza naturalna miłość naszej wolnej woli nie będzie przeniknięta, uformowana, ubogacona, ukształtowana miłością samego Boga, czyli odwieczną miłością. I tak jak nasz rozum tak długo nie będzie mądry przed Bogiem, roztropny przed Bogiem, rozumny przed Bogiem, jak długo nie pozwolimy boskim prawdom w postaci świętej katolickiej apostolskiej wiary przeniknąć całego naszego ludzkiego rozumu i całej sfery poznawczej,
i tego wszystkiego, do czego my dochodzimy naszymi naturalnymi wysiłkami w nauce. I tak też jest analogicznie na płaszczyźnie wolności, że trzeba naszą miłość naturalną, która ma swoje zakorzenienie w naszej wolnej woli, karmić, przenikać, kształtować odwieczną miłością boską, żeby sprostać wyzwaniu miłości. A wyzwanie miłości to nic innego jak to dobro, które odwieczny Bóg jako najwyższe dobro, wieczne dobro, najwyższa miłość, wieczna miłość przewidział dla każdego z nas jako ludzi. Chwili trzeba, żeby dotarło to do umysłu, co ksiądz profesor mówi. Tak. Treści trochę filozoficzne, czy trochę teologiczne, czy trochę naukowe potrzebują kontemplacji. Czyli tak jak Avicenna, to jeden z takich najświetlejszych umysłów arabskiej filozofii w średniowieczu, czytał 40 razy dzieło Arystotelesa zatytułowane Metafizykę. Co to znaczy, ten przykład z dziejów filozofii? Że do tych treści nie tylko trzeba powracać jak Avicenna do Metafizyki 40 razy, ale ja bym powiedział, że stale. Że człowiek stale powinien powracać do źródła. Jeżeli jest myślący, to do źródła prawdy, czyli do boskiego rozumu, do boskiej prawdy. Jeżeli jest człowiekiem wolnym, a jest, to powinien powracać, żeby uczyć się bycia wolnym i stosownymi treściami kształtować swoją wolność, czyli dobrem, a jej szczytową postacią jest, jego szczytową postacią jest miłość, to trzeba człowiekowi stale powracać do źródła wolności, którym jest Bóg, do źródła miłości, którym jest Bóg, do źródła dobra, którym jest nasz Pan Bóg, objawiony w Panu Jezusie Chrystusie. I dopiero ta permanentna pielgrzymka naszego bytowania, naszej osoby, jako kogoś, kto ma rozum, kto ma wolną wolę duchową, kto ma pamięć, którą wypełnia tymi treściami prawdy i dobra, i dlatego można powiedzieć o człowieku, że jest pięknym bytem. I pięknym, który się podoba człowiekowi, bo piękno zawsze wzbudza upodobanie. Ale zrozumiałym jest, że to piękno bytu człowieka, jeżeli człowiek jest właściwie ukształtowany w aspekcie piękna, to jak człowiek widzi pięknego człowieka, to on nie zatrzymuje się pierwszorzędnie przy tym pięknie, lecz poszukuje jego ostatecznego źródła, którym jest odwieczny Bóg jako odwieczne piękno. Że dopiero wtedy zrozumienie piękna, przeżycie piękna drugiego człowieka czy własnego bytu jest pod każdym względem zabezpieczone, jeżeli ono zostanie zakorzenione znowu w boskim pięknie. Czyli tu przechodzimy od pojęcia greckiego, od pojęć harmonii, od pojęć konkretnych stosunków długości, które definiowano jako piękne, do tak głębokiego znaczenia, że na przykład człowiek może być niepełnosprawny, może być jakoś upośledzony, a równocześnie jest to człowiek piękny. Tak. Dlaczego? Dlatego, że jego dusza nie jest sparaliżowana fizycznie. Jego dusza nie jest dosięgnięta, innymi słowy, przez pewne braki w fizis, czyli w naturze tej cielesnej człowieka niepełnosprawnego. I dlatego, a przede wszystkim,
że znowu, jeżeli patrzę na człowieka niepełnosprawnego, to ja wtedy dopiero, pomimo różnych braków w jego człowieczeństwie, z powodu których on cierpi, czy jest mu, ma utrudnione codzienne życie, tę tak jakby powszechną egzystencję, ale na człowieka niepełnosprawnego tym bardziej powinienem patrzeć poprzez pryzmat jego kreatora, że dopiero wtedy, kiedy poznam Pana Boga i tę myśl o tym człowieku, że ona jest doskonała, ale że dzieje świata są naznaczone skazą grzechu, czyli niedoskonałości, stąd też pewien drugorzędny wymiar bytowania człowieka, jak na przykład pewna dynamika ruchów cielesnych, czy wypełnianie pewnych funkcji przez poszczególne organy naszego organizmu zostają jakby zakłócone, sparaliżowane czy wyłączone, to wtedy człowiek, który myśli metafizycznie, czyli przechodzi jakby ponad tymi brakami tego człowieka, a skupia się, żeby poznać tego człowieka, ale w świetle jego źródła istnienia, którym jest ten sam przecudowny Bóg, który no jest tak wielki, tak doskonały, że aż święty, że wtedy dopiero cała ta wielkość, godność, piękno, prawda o tym człowieku, wtedy jej dopiero dosięgam. Bo prawdy o człowieku, jak powiedzieliśmy sobie, że nie dosięga się w samym człowieku. Bo prawda o człowieku jest w Bogu. Tak jak i dobro człowieka, ja nie dosięgnę dobra człowieka tak długo, jak długo nie poznam, jak dobrym jest Bóg, który ten byt powołał do istnienia i umiłował odwieczną miłością, jako najwyższe dobro, jako dobro absolutne. I właśnie jak człowiek tak uporządkuje sobie życie, ależ to jest dopiero to serce, to pięknie pani redaktor nazwała na początku naszej rozmowy, serce cywilizacji i całej kultury i nauki łacińskiej i kultury grecko-rzymsko-chrześcijańskiej. To jest coś niebywałego i wtedy ta harmonia, na przykład w człowieku, harmonia jego natury i łaski, którą otrzymuje od Boga, staje się takim cudem, że życie ludzkie można tylko porównać do najcudowniejszej symfonii muzycznej czy opery, ale to takiej, której żaden najwspanialszy, najwybitniejszy kompozytor muzyczny jeszcze nigdy nie sformułował. Piękne jest to, co ksiądz profesor mówi. Chyba tak w codziennym rozumieniu bardziej skupiamy się na tych klasycznych definicjach prawdy, dobry, piękna, ewentualnie dokładamy do tego pojęcie religii, a tutaj weszliśmy w całą tą głębię łaski Bożej. I to nie językiem religijnym, teologicznym, tylko językiem filozoficznym. I okazuje się, że poprzez język filozoficzny możemy dotknąć tego, co najgłębsze w nas, co patrząc z innej strony, dotykamy w życiu duchowym, dotykamy poprzez rozeznawanie duchowe, dotykamy korzystając na przykład z reguł świętego Ignacego Loyoli. A tu okazuje się, że w zupełnie innym wymiarze, w języku filozofii, jesteśmy w stanie dotknąć tego samego. Dlatego klasyczny uniwersytet średniowieczny i jeszcze na początku nowożytności, to nie do wyobrażenia było, żeby student medycyny najpierw nie studiował filozofii, żeby student teologii najpierw nie studiował filozofii, żeby student nauk prawnych nie studiował filozofii, czy student na
student ekonomii czy tych praktycznych dziedzin życia, jak techniki, architektury, sztuki, sztuk pięknych, żeby nie studiował filozofii. Dlaczego? Bo filozofia łącznie, dla wszystkich nauk, łącznie z teologią jako nauką, wypracowuje podstawy, fundamenty, zasady, bez których te nauki w ogóle nie mogą, nawet bym powiedział osobiście, funkcjonować. Ja bym powiedziała to tak. Życie ludzkie ma cel, możemy je przedstawić jako strzałeczkę. Celem jest zbawienie. Osiągamy je poprzez powołania życiowe. Tak jak ksiądz mówi, ktoś studiuje medycynę, zostaje lekarzem, ktoś studiuje prawo, zostaje prawnikiem. I jeżeli nie będzie wiedział, kim jest, to nie będzie w stanie dobrze zastosować tego, czego nauczył się na prawie, na medycynie, na jakichś innych studiach, czyli nie będzie w stanie osiągnąć tego celu zbawienia. I ani tego, ani nawet swojego doczesnego celu, nawet w sensie ściśle zawodowym. Czyli innymi słowy, student medycyny, który idzie na uniwersytet medyczny i uważa, że bez filozofii, bo uniwersytety medyczne niestety, czy w okresie zaborów, czy w okresie zawierów wojennych, czy w okresie PRL-u i przykro o tym mówić, ale po 1989 roku Polski Uniwersytet Medyczny nie powrócił do klasycznego kształcenia ludzi medycyny, polegającego na tym, że najpierw w średniowieczu, jak człowiek studiował medycynę, to musiał najpierw zapoznać się z tym, kim jest Bóg, żeby wiedzieć, od kogo pochodzi człowiek, którego się leczy. I najważniejsze, co jeszcze ważniejsze, żeby na Bogu obierać kryterium tego, co zdrowe i chore. Bo przecież to nie człowiek określa to kryterium, bo nie ma takich możliwości. To Bóg określa, jako stwórca człowieka, określa kryteria zdrowia. Bo Bóg stworzył nasz byt jako zdrowy. Bo jeżeli mówimy, że człowiek jako człowiek z samego faktu istnienia jako człowieka jest prawdziwy, to znaczy, że człowiek z natury swojej jest zdrowy, a choroba pojawia się jako skutek grzechu, czyli skutek zaistnienia zła we wszechświecie. I wiemy o tym doskonale. I w związku z tym proszę zauważyć, że student medycyny, który nie studiuje filozofii, w tych najważniejszych jej wymiarach, a mianowicie, żeby powiązać rozum człowieka z istnieniem prawdziwego Boga i powiązać wolną wolę studenta medycyny jako przyszłego lekarza, czy pielęgniarki, czy przedstawicieli wszystkich pozostałych działów, czy służby zdrowia, czy w ogóle medycyny, taki człowiek nie jest w stanie po prostu zapanować nad uzyskaniem takiej wiedzy o zdrowiu czy o człowieku, która umożliwiona jest przede wszystkim przez nauki filozoficzne o człowieku. One pokazują, kim jest człowiek od strony jego bytowości. A medycyna, która bazowałaby na filozofii, to ona miałaby naturalne narzędzia poznawcze do tego, żeby wiedzieć, kim jest człowiek i jak się z nim obchodzić, i także miałaby naturalne, genialne instrumenty, narzędzia poznawcze do poznania, czym jest zdrowie. Bo pierwszym takim źródłem poznania, czym jest zdrowie, jest studium naszego bytu jako ludzi. Ale najgłębszym
źródłem wiedzy o człowieku i jego zdrowiu jest Pan Bóg. Bo kim jest Pan Bóg w aspekcie zdrowia? Wiekuistym zdrowiem. A zatem tylko wtedy, kiedy umysł medyka wykształcony byłby w oparciu o umysł odwieczny jako zdrowy, wtedy mielibyśmy medycynę godną człowieka. A tak niestety medycyna polska, choćby czy europejska, czy światowa, co ostatnie lata tej zawieruchy wirusowej pokazały, że jest w poważnym kryzysie, by nie powiedzieć, zaryzykować twierdzenia, że medycyna jako medycyna znajduje się właściwie w agonii. I tutaj jedyny wniosek. Od Boga pochodzimy i do Boga zmierzamy. I to, o czym żeśmy rozmawiali przez ostatnią godzinę, poprzez naukowe pojęcia, poprzez naukowy sposób rozumowania, właśnie to pokazuje. Księże profesorze, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bóg zapłać. Też bardzo dziękuję pani redaktor i wszystkim państwu naprawdę. Serdecznie dziękuję księdzu profesorowi za te słowa. Dziękuję serdecznie państwu. Szczęść Boże. Szczęść Boże państwu.